Szanowny Panie Prezydencie, Panie Ambasador, Panowie Ministrowie, Panie Generale, Panie Pułkowniku, Dowódco tu garnizonu Paraży na Łotwie, Panie i Panowie Żołnierze Wojska Polskiego, Żołnierze Wojsk Sojuszniczych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Szanowni Państwo. Tak jak powiedział Pan Prezydent, spotykamy się z żołnierzami, którzy służą tu na Łotwie, ale służą za wolność również naszej ojczyzny Polski. Dlatego, że obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego tu na wschodniej flance jest niezwykle ważna w kontekście wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Kreml postanowił pogwałcić wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Postanowił odtworzyć imperium, imperium zła, które swego czasu zostało pokonane przez wolny świat, a teraz, jak widać, na Kremlu znowu odżyła ta wola opresji, wola ataku, wola podporządkowania sobie wbrew ich woli innych narodów. Stanowczo się temu sprzeciwiamy i zrobimy wszystko, żeby imperium zła nie odżyło. Dlatego wspieramy Ukrainę. Ale naszym zadaniem, podstawowym zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego, polskich władz jest dbanie o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Stąd też wzmacniamy polskie siły zbrojne. Rozwijamy liczebnie wojsko polskie. Wyposażamy wojsko polskie w nowoczesny sprzęt. Już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią patrioty. Trafią także pierwsze jednostki systemu przeciwlotniczego Naryw, również Bajraktary, które sprawdziły się na wojnie w Ukrainie. Ukraińcy bardzo chwalą właśnie tą broń, którą też zamówiliśmy na wyposażenie Wojska Polskiego. W przyszłym roku trafi na wyposażenie Wojska Polskiego artyleria rakietowa, HIMARSy. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie, przygotowując nasze siły zbrojne do tego, żeby odstraszały agresora, więc stawiamy na rozwój artylerii, również tej artylerii, która jest produkowana w naszym kraju. Zamówiliśmy także czołgi Abrams, najnowocześniejsze na świecie, również najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35. Robimy to wszystko po to, żeby Polska była bezpieczna. Ważną rolę wypełniacie Panie i Panowie żołnierze Wojska Polskiego tu na Łotwie, dlatego że udowadniacie swoją codzienną służbą, że Polska traktuje poważnie swoje zobowiązania sojusznicze, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego stanowimy jedność. Tu na ziemi łotewskiej są żołnierze reprezentujący 14 państw, a więc to jest, można by powiedzieć, swoistego rodzaju przykład właśnie współpracy, solidarności państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w imię zbiorowego bezpieczeństwa, w imię wolności, w imię pokoju, bo przecież chcemy, żebyśmy mogli żyć w pokoju, żeby następne pokolenia mogły żyć w pokoju. Dlatego odstraszamy agresora. Szykujemy się do wojny, dlatego że chcemy pokoju. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Wam za Waszą codzienną służbę i życzę wszelkiego dobrego. Chcę, abyśmy mogli w Polsce spotkać się, abyśmy mogli właśnie wspólnie wzmacniać polskie siły zbrojne w imię wolności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze.